Siemanko moi kochani, ja jestem Bolson, a dzisiaj zagramy sobie Horizon Zero Dawn. Tak jest, jest to ekskluzyw z PlayStation 5, boże, z PlayStation 4 oczywiście, który doczekał się przeniesienia na PC-ty po 3 latach. Bardzo jesteśmy wdzięczni oczywiście Sony, że nas uraczyło tym tytułem, bo z tego co słyszałem jest super, nie grałem jeszcze, a konkretnie nie miałem za dużej styczności z tą grą, nie znam fabuły, ani w sumie mechaniki, ani tego świata. Wiem jedynie, że akcja toczy się w postapokaliptycznym świecie, gdzie cywilizacja ma już najlepsze swoje czasy za sobą, tak więc możemy natrafiać na różne pozostałości typu zaawansowanej technologii, czy coś w tym rodzaju. Zaraz się dokładnie przekonamy. Wyprodukowało to Guerrilla Games Studio. Tak, coś takiego wstępu. Toczy się cała akcja w odległej przyszłości, gdzie właśnie znowu był jakiś kataklizm, w wyniku którego tylko jednostki przetrwały, które teraz żyją w, skupiają się w plemionach. Oczywiście cały czas mają świadomość tego, co było przed nimi, ale musimy zgłębić tą tajemnicę. Tak więc zacznijmy sobie nową grę na normalnym poziomie trudności. No i zobaczmy, jak wygląda wprowadzenie do tej opowieści. Co tym razem? Zimno ci? Nie zostajemy w środku. Teraz mamy rytuał do odprawienia. Masz. Załóż. Należał do mojej córki. Dobrze. Dzisiaj wymówię twoje imię, mała. Ale czy bogini je powtórzy? Zazwyczaj robi to matka, ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła, a matrony odprawiłyby rytuał, ale jesteśmy wyrzutkami. Niemniej podtrzymujemy tradycję. Inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła. A nam pozostały cuda stworzenia. Powietrze, woda, ziemia i stal. Polować na zwierzę to jedno. Z maszynami jest inaczej. Trzeba pokory i szacunku wobec ich siły. Nauczę cię tego. Kiedyś. Arcymatrona Tirsa, co ona tu robi? Czy chce zabronić rytuał? Oj, daj spokój, wstań!
Już prawie czas. I tak, możesz do mnie mówić. Przyszłaś pobłogosławić imię? Czy nie minęło 6 miesięcy, odkąd ci ją powierzyliśmy? Jesteśmy wyrzutkami. Ty z wyboru, a ona... Cóż... Jestem arcymatroną, Rost. Błogosławię kogo chcę. To zaszczyt. Tak, tak. A teraz idź i przygotuj dobre imię. Wszechmatko, to dziecko potrzebuje swego imienia, by twoja miłość mogła ją ogrzewać, jak słońce ogrzewa ziemię. Wymów imię. Aloy! Błogosławię jej imię. Przestańcie! Natychmiast! Cóżeś uczyniła? Pobłogosławiłam imię dziecka. Uparta kobieto! Przekleństwo zwierz dzieckiem? Co ci powiedziała o jej narodzinach? Mów! Robiłem tylko, co kazałeś cię. Wychować? Tak. Nie było mowy o miłości. Dość! A ty... pobłogosławić. Mam jak obowiązki względem nich. I ciebie. Bez naszej zgody? Bez konsultacji? Jestem. I gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą. O, to dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze, hmm? Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek, wygnana. No, dziś. No dalej. Już. Wpadliśmy do jakiejś jaskini, jak widzieliście, zostaliśmy wygnani, nie wiemy czemu. Czemu nie chcą pozostali członkowie tych plemion z nami się zadawać. Jedynym, z kim się zadajemy, jest Rost właśnie, którego wołała Aloy na samym początku, przy tym upadku. Oj, straszne nietoperze. Tak na czasie trochę teraz. Trochę ciasno. Ale się zmieszczę. Ale nie o to chodzi. Dobra. Pełno tego tutaj. Dobra, to wróciliśmy. No i tak, jest wygnana. Zadajemy się tylko z Rostem, który jest naszym opiekunem, który sam
się zdecydował na to, by się nami opiekować i nas wychować. To muszą być ruiny ze świata metalu. Miał jedno z dawnych nie dopuścić miejsc. Do kontaktu wygnanej, czyli nas z resztą plemion, ani nawet do nadania jej imienia, aczkolwiek, jak widzieliśmy, udał się do Matron i to imię zostało nadane. Ta główna arcymatrona nam nadała to imię. No i teraz zobaczymy, jak się potoczy nasza przygoda. Miejmy nadzieję, że dowiemy się, co się stało z tą cywilizacją, właśnie ale tą tutaj dawną wyjście. Cywilizacją, tak dobrze rozwiniętą. Bo bardzo ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Takie eksplorowanie tych jaskiń, czy też starych zabudowań, to jak najbardziej leży w moim guście. Lubię takie rzeczy. No i miejmy nadzieję, że też zostanie rozwikłana zagadka tego, jak doszło do wygnania Eloi, bo przecież ona musiała to zrobić, jakieś niegodne czyny jej matka popełnić, żeby nas też wygnali. Dobrze, kontynuujmy tutaj eksplorację, spróbujmy stąd wyjść. Strasznie te nietoperze nam tutaj przeszkadzają, co chwilę wylatują i takie jumpscary prawie że robią. Strasznie rozbudowana jest w ogóle ta placówka tutaj, do tej, której wpadliśmy. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdybyśmy tu mogli wszystko rozmrozić. Nieżywy człowiek. I byśmy... O, proszę. Cóż tu mamy? Jakiegoś... To jest coś lśniącego. Jakieś pozostałości po starej tej cywilizacji. Ma tu jakiś komputer czy chip na... Gdzieś w okolicach ucha bodajże przyczepiony. Zobaczymy, czy u nas też to zadziała. No. Coś nam się pokazało. Coś. Pierwszy kontakt mamy już za sobą. No to teraz sprawdźmy. Mamy dostęp teraz do tych urządzeń. Światła. W ciekawy sposób pracują te urządzenia, bo jak ono to robi? Dopóki nie mieliśmy tego założonego, nigdzie żadne interfejsy się nie wyświetlały, nie? Wyglądały jak takie bryły po prostu. Teraz gdy mamy to podłączenie, możemy tak jakby, może nie tak jakby, ale byśmy mogli skorzystać, gdyby to działało, bo widać, że są zakłócenia jakieś, które nam tu blokują dostęp do tych komputerów. Ale postaramy się to dosyć sprawnie przeszukać. Tam się nie da wskoczyć, żebyśmy się nie zablokowali zaraz. No właśnie. Tutaj bardzo ładnie w ogóle ten promienie słońca rzucają. Oświetlają nam miejsce, w którym oczywiście, do którego prowadzi nas fabuła, żebyśmy weszli w interakcję. Dobra. Metalowe drzwi. Zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże. Jak się je otwiera? Dobra, drzwi bunkra, drzwi pancerne, bardzo wytrzymałe, hermetycznie zamknięte. O proszę. Czyli może tam będzie coś jeszcze więcej działającego. Świateł. Tutaj mamy pokazane przewody, które idą do tych drzwi. I tam jest urządzenie. Holozamek, elektromagnetyczne zabezpieczenie ze standardowym interfejsem holograficznym. Dobra. No to tak też tam spróbujmy się udać. Nie możemy biegać cały czas z tym komputerem, w sensie z tym skanerem włączonym, ze względu na to, że strasznie spowalnia wtedy Aloy, dokładnie. Tutaj niczego nie możemy zrobić. Dobra. To udajmy się do tego zamka. Czy my mamy tutaj coś jeszcze, z czym możemy wejść w interakcję? Nie, tutaj coś jest, ale jest jakoś połączony z tymi drzwiami. Terminal szyfrowy wyświetlaczem holograficznym. Dane wskazują wymagane ustawienia pobliskich zamków, czyli na dół musi być skierowane, tak? A tutaj mamy do góry. To zróbmy raz. Dwa. O, coś tu się dzieje. Zmieniło kolor. Dobra.
i tam się wyświetliło. Okej, to przebiegnijmy, otwórzmy sobie i zobaczmy, cóż tam się kryje w tym bunkrze hermetycznie zamkniętym. Drzwi też zmieniły kolor. Dobra. I też tutaj na dół. No właśnie, ona z automatu dała na dół, bo tam było napisane, że wszystkie pobliskie zamki są na dół. Tutaj mamy jakąś wiadomość do dyrektora Evans. Dyrektor Evans, nagły transfer z USRC. Szyfrowanie, czarny kwarc. Przerzuciłam wiadomość na pani Holo. Kurczę, fajnie wiadomości pozostawiane z tej starej cywilizacji i one przetrwały do dzisiaj. Ciekawe, jaka jest różnica lat, w sensie kiedy to nastąpiło. I jaki to jest? Co to jest? O, proszę, myślę. Ma urządzenie, jak to, które znalazł. No. Myślisz, jak chce. Najlepszego, Elzaku. On jest zaraz za tobą. Cześć! To hologram, ona myśli, że to jest prawdziwe. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz. Dam radę. Jestem zaraz za tobą. Cześć. Zafascynowana kontaktem z ludźmi. Wszystkiego najlepszego. Bo ona teraz tylko się wzrostem zadaje. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, na co tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? Podobało jej się ten kontakt. No pewnie. To uprzejmość chyba. Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Pożyczyła wszystkiego najlepszego Izaakowi. Może to Piotrkowi właśnie. No nie wiadomo. Nie no, tak sobie tylko tutaj gdybamy. Przejdziemy się dalej tu zaraz. Tylko jeszcze sprawdźmy, czy czasem czegoś nie pomijamy, bo jak to bywa w takich eksploratorskich grach, warto wszystko sprawdzić. Dobra, tutaj już widać, że gra nam zamknęła to wejście, powrót do poprzedniej lokacji. Tu na schody mamy się udać, ale zanim się udamy, dobrze by było jeszcze sprawdzić, bo właśnie tutaj coś mamy, jakieś wiadomości. My to zeskanowaliśmy? O. Teraz dziennik Connor. Szczęśliwego nowego roku, pamiętniku. Dasz wiarę, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? No więc tak. Tak jakby. Dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęła czapeczki, trupi klimat. Siedzimy, patrzymy, jak wskazówka zbliża się do północy i myślę sobie, czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? No, widziałem, jak się zbierają w sali zebrań. Bydło na rzeź, tylko że uśmiechnięte. Chana rozdawała wszystkim leki, jakby życie było jakimś bólem do uśmierzenia. Ale nie dla mnie. Nie odejdę po cichu, nie odpłynę. Zakończę swoje życie kropką, nie wielokropkiem. Cholera, zakończę je wykrzyknikiem. Jeśli ktokolwiek, kto to usłyszy, poczuje się urażony, trudno. Nikomu nie jestem już nic. Czemu tutaj są? Co im się stało? Okej, tamten poprzedni się... Ale no bez jaj, mam nagrywać myśli dla potomności. Czyli świetny pomysł, dyrektor to, że Evans. A że niby do tej pory dla potomności zrobiłem za mało. Evans nam... nam, nie nam. Tym poprzednim tam współpracownikom, tym, którzy tutaj spędzali prawdopodobnie resztę tych ostatnich jakichś lat czy miesięcy przed śmiercią, przed tym kataklizmem, czym cokolwiek, co to zakończyło ich tutaj żywot tej cywilizacji, to prawdopodobnie brali jakąś tabletkę czy coś, co po prostu ich zabiło, żeby nie musieć żyć do końca, tam wyczekiwać tego. Przesłuchamy sobie jeszcze tutaj, co tu mają do powiedzenia te... Machu Picchu. Zawsze chciałam je zobaczyć, a tego nie zrobiłam. Czemu nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen? Jestem głupia. Trzeba było jechać. No nic. No cóż. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci waszej. Dobra, tutaj się pomodlił jeszcze przed
zakończeniu swojego żywota. A może tyle mi wystarczy, wiesz? Gdy otworzyły się drzwi i cię zobaczyłam, jak stałaś w sukience z retroprzędzy, a do tego ten uśmiech. Retro. O, słychać naszego Rosta. Znalazł mnie! Rostu mnie znalazł! Które nam przedstawiają na dole. W minimalnym stopniu. Idę! Jak wyglądało wcześniejsze życie? Dzięki tuż przed samą katastrofą, czy co to tam nastąpiło? Chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Jeszcze się wróciła, że chciałaby tam wrócić prawdopodobnie, nie? Bardziej zeksplorować te wszystkie pomieszczenia. To zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Mhm. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole? Nie. No właśnie. Oddaj to. Nie. Aloy! To może być niebezpieczne. Nie! Mała buntowniczka. Cóż, jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Chodź, Aloy. Do domu. Od jutra uczysz się polowania. No i fajnie. Czyli teraz będziemy mieli samouczek, takie szybkie ogarnięcie mechanik i do dzieła. Ale to już w kolejnym odcineczku sobie zrobimy, bo już to trochę trwa, intro było też dosyć długie. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się. Cześć, cześć. Zostawcie suba, komentarz, lajka, jakąkolwiek aktywność. Będę bardzo zaskoczony i uprzejmy, super. Cokolwiek. Trzymajcie się. Cześć.